Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. Dzień dobry państwo. Od czasu, kiedy powstała muzyka, no, powiedzmy na początku to nie była muzyka, tylko to były. Stworzyłem taką nazwę: wyroby w dźwięku. Czyli no, pierwsi ludzie, którzy mieli jakieś ambicje artystyczne, próbowali jakieś dźwięki wydawać i te dźwięki, oczywiście, były improwizowane. Czyli Muzyka jest tożsama z improwizacją. Na początku i przez całą historię muzyki do dziś i nawet do jutra istniała i będzie istnieć improwizacja. I jak mówią mądrzy ludzie, improwizacja najlepsza to jest ta dobrze przygotowana. Oczywiście to jest taki, powiedziałbym, bon mot, który, który brzmi dobrze, ale nie do końca jest to prawda, bo, bo kiedy improwizacja się przygotuje za bardzo, no to ona przestaje być improwizacją, a kiedy ją się przygotuje jeszcze bardziej, no to w pewnym momencie staje się kompozycją. No i tutaj następuje pewien problem, ponieważ niektórzy kompozytorzy komponowali improwizację. Są kompozycje, które nazywają się improwizacja. No i w zasadzie to jest kwadratura koła, ponieważ nie jest możliwe zaimprowizowanie kompozycji albo skomponowanie improwizacji. No ale niektórzy kompozytorzy się uparli i w związku z tym powstały improwizacje i to w dziesiątkach albo nawet może i setkach takich przypadków. I chciałem Państwa zaprosić do, do obejrzenia, posłuchania kilku tych, tych improwizacji zapisanych. O dziwo, najwięcej tego typu kompozycji powstało w dwóch miejscach na świecie, czyli po pierwsze we Francji, gdzie Poulenc, Fauré i inni komponowali improwizacje, czyli no, zapisywali, jak powiedziałem, Utwór, który miał swobodną formę i spokojnie mogliby nazwać ten utwór, na przykład reminiscencją albo, albo preludium, albo capriccio, albo jeszcze inaczej, fantazją, nie wiem. No, mnóstwo jest możliwości, ale nazwali go koniecznie improwizacją, dając w ten sposób być może wskazówkę wykonawcy, że ma go wykonywać w sposób niezwykle swobodny, tak jakby improwizował. No i e, drugi region świata, gdzie tych improwizacji zapisanych jest najwięcej, to jest. Europa Środkowa i to myślę tutaj o takich krajach jak Węgry, Bułgaria i na przykład Chorwacja. Co Państwa może zaskoczyć, bo do Chorwacji nie idziemy po to, żeby nam ktoś improwizował, tylko żeby, że tak powiem, no, mieć inne przyjemności niż, niż improwizacja. No w każdym razie tych utworów jest, okazuje się, bardzo dużo i ciągle zastanawiam się, czy, czy zapisanie improwizacji polega na tym, że najpierw na przykład się gra coś takiego. A potem kompozytor siada i. No, zaczyna komponować, bo to jest zupełnie inna czynność. Mówię to Państwu to jako specjalista od nienapisania żadnej kompozycji. Jak żyję, nie napisałem żadnej kompozycji, natomiast przeimprowizowałem wiele nocy. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest zupełnie inna czynność polegająca na tym, że w improwizacji można sobie pozwolić na absolutny brak odpowiedzialności, podczas gdy w kompozycji wręcz przeciwnie. Należy wziąć odpowiedzialność, bo coś się napisze, to się potem od kompozytora alienuje i cały świat zaczyna z tego korzystać, no i nie daj Boże jak jakąś nutę zmieni. A więc zapraszam Państwa serdecznie na podróż przez improwizacje, które zostały zapisane i jeżeli Państwo tam Poczują swobodę, nutę wolności, że tak powiem, jakiś, jakiś odruch no, fantazjowania. No to bardzo dobrze. To wydaje mi się, że o to właśnie owym kompozytorom chodziło. Francja, Europa Środkowa, no i jeszcze paru innych, którzy też lubili improwizować, a potem te swoje improwizacje zapisywać. Zapraszam serdecznie, Waldemar Malicki. Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show.